pojawia się dużo pytań odnośnie tego, czy Mirosław Ogniński będzie zablokowany i będzie mógł być w narożniku Antka Chmielewskiego. Naprawdę aż tak dużo? Tak się dużo pojawia? No to nie wiedziałem się tak. Nie, słuchaj, zadzwonił do mnie Antek Chmielewski w tej sprawie. Zapytałem Antka, na ile jest to ważny dla niego trener, na ile jemu pomaga i na ile on jest istotny podczas jego ostatniej walki. I Antek potwierdził to i powiedziałem: Antek, to robię to dla ciebie i dla mnie ty, ja w tym przypadku, czyli zawodnik, jesteś ważny, jest ważny i oczywiście niech Mirek leci. Nie zamierzam mu podawać ręki, nie zamierzam udawać, że jestem jego kolegą, nie przenoszę tego, że to sobie medialnie, jak politycy krzyczą, a później jedzą wspólne obiadki. Jest to facet, którego nie lubię, nie szanuję i tak będzie przed kamerami i poza kamerami. Więc jakby, ale od strony zawodowej czuję się zawodowcem i jeżeli zawodnik ma takie życzenie, że chce mieć Mirka w kornerze, to dla mnie nie ma problemu.